Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród... Stoi. Ja mam rana. Alfons Szprycha. Przyjechałem do tego pięknego kraju z Brukseli i chciałbym przeprowadzić ankietę na temat Unii Europejskiej. Pragnę porozmawiać z mieszkańcem tej wsi. Czy pan tutaj mieszka? Dobra. No, czuję. Pana godność? Ja nie mam godności. Chodziło mi o pana imię i nazwisko. A, to trzeba było od razu go dać? Lucjan Zawierucha. Dla przyjaciół Luzek. A czym pan się zajmuje? Bo wie pan, ja chciałbym porozmawiać z kimś inteligentnym, z kimś na moim poziomie. Panie, da się zrobić. Czekaj. No, dawaj, posłuchaj. No niech już będzie, bo jedyne osoby, jakie dzisiaj spotkałem, odbywały popołudniową drzemkę. Ako Zygmunt i Marian właśnie odpadli z gry. A więc usiądźmy, porozmawiamy. Czy uważa pan, że promień krzywizny oleśniczanskiego ogórka spełnia normy Unii Europejskiej? Panie, jadłeś pan kiedyś ogórek? Oczywiście, że tak. A był krzywy? Mniemałbym, że tak. A smakował ci? Smakował. No i co na to Unia? A co ma do tego Unia? No właśnie. No, może z finansów będzie pan bardziej obyty. Co sądzi pan na temat dopłat unijnych? Czy mieszkańcy pana wsi zadowoleni są z wysokości dopłat? Panie, Unię to my kochamy. Kochamy Unię. Jak jeden dostaje dopłaty, nie? To 3 dni ze sklepu nie wychodzimy. Rozumiem, że ten sklep to takie wasze miejsce obrad nad kolejnymi rozporządzeniami Komisji Europejskiej. Tak. Pierwsza kolejka idzie za Unię. Jak
starszy dopłat, co idzie za komisję, ale rzadko starsza. To już wszystkiego, panie ludzki. Panie Alfonsie. Alfonsie. Panie, a jakbyś mi takie zmiszcz, patrz pan, takie kobitki. Jedna noga, druga noga, nie? I takie duże, duże, patrz. Takie duże oczy. Za kogo mnie pan uważa? Alfons to jest moje imię z francuskiego. Alfons. Wy chłopy na wsi to tylko o kobietach myślicie. A wy tu przecież takich ładnych mężczyzn macie. Dobra. I on jest. Jest. Go! Idę. Panie zły. Tak, słucham. Panie, musimy kończyć tą pogawędkę, bo Zynek dostał właśnie dotację dla młodego rolnika. I sklep zamykają, a my mamy coś do pogawędzania. Przepraszam, a ile ten Zynek ma lat, że pragnie rozpocząć działalność rolniczą? Panie, 20. Zostało mu do setki. No dobrze, skończmy tą naszą konwersację, bo i tak nie mogę złapać z panem nici porozumienia. Panie, myślisz, że ja nie widzę? Co pan? Panie, ty myślisz, że ja nie widzę? Co ty mi tutaj...